8.50. Ktoś widzisz? Pogubił? Nadzieja umiera ostatnia. Witam Was serdecznie. Dzisiaj skorzystaliśmy z okazji, że musieliśmy załatwić sprawę w Grudziądzu i zajechaliśmy sobie na plażę w Kisielicach, która wygląda o właśnie tak. Ewelinka już tam kopie, macha Państwu. Podejdziemy, zobaczymy, bo tam jakieś sygnały ma, już tam krzyczała do mnie, żeby podejść. Plażyczka nie za duża, zobaczcie. Mała plaża, tam boisko do gry w piłkę siatkową, ale takie plaże też mają swój urok. Pochwal się, kochanie, co tutaj znalazłaś? Cisza i spokój? No, tu wywaliłam, ale... Szukaj, może coś tu będzie. Przeciągnij wykrywaczem. O! Coś pyrkło. Tylko podchodzisz i mnie już stresujesz. Ja cię stresuję, coś. Śmieciuch. A pochwal się swoim nowym sitkiem. A, pierwszy raz w użytku. Firmy Swagier. Personalizowane, ulubiony kolor Ewelinki. Typowo kobiecy. Pierwsza moneta w tym roku i w sezonie plażowym to zobaczcie co. Bardziej się zaskoczyłem, niż bym pomyślał. Pyk, zobaczcie, co to jest. Zobacz, kochanie, pierwsza moneta w tym oto nowym roku i zobacz, co to jest. Nie uwierzysz. Zaraz zobaczymy. To Eurasek. Eurasek, ale skąd tutaj? Przesąd mówi, że jaką pierwszą monetę znajdziesz w danym roku, tak ci będzie obfitowało, czyli... To grubo, będziesz euro teraz zarabiał. Za granicę mnie nie chcesz wysłać do pracy? Broń Boże. Który to rok? 2008. W zeszłym roku znalazłem dwie sztuki. Jedno w suszu. Jedno na plaży u nas. W suszu i w tym. I nad morzem jak byliśmy, nie? Obiegowe. Będzie można coś kupić. O tyle jestem zaskoczony, że tego bym się tutaj nie spodziewał. Na tych większych plażach jak najbardziej, ale tutaj. No ale widać, że też zagraniczni turyści odwiedzają. Albo kto? Polacy pracujący za granicą. Dokładnie. Przyjeżdżają odpocząć w takim oto pięknym, cichym, spokojnym miejscu. Plaża w Kisielicach. Dwa dołki kolejne i wyskoczyła zrywka i kapselek od piwa. A ja się pochwalę Wam, jakie ja mam sitko na plażę, zupełnie inne niż Ewelinka, którym właśnie tam dźwiga piasek i kopie duże dziurki. Dobrze ci idzie. A dobrze. Te zaś najcięższe roboty spadają na mnie. A bez sprawdzić wykrywaczem. Nie, już jest gdzieś to tu w urobku. A zobacz, ten ja rozgarnę. Tu. Odpalam mojego pimpka. Jest już on odpalony, czeka w gotowości. Chodź tu, maluszku. No. Jest tutaj, jest. No, szukaj. Co to jest? To? Gówno. To? A my taką lochę rozkopaliśmy. Naprawdę. Pokaż naszym widzom łuska, patrz. Mosiężna. Ze zbitą spłonką. To nie mogło być to. Tak waliło? No czekaj, ja jeszcze sprawdzę wykrywaczem. No waliło. Jest tam coś tu. Jeszcze coś, widzisz, tu dwa sygnały. Dwa sygnały były. Jest w rączce masz. Aha! Zobacz. To moje. A, no waliło, zobacz. Złotówka? Nie, 2 złote PRL, widzisz? Spójrzcie na to, żeby nie było. Druga strona, a patrzcie jaki dołeczek wykopałem.
Oczywiście nie jestem pewien, czy to było na dnie, a natomiast w tym czarnym piasku. A prawdę mówiąc, myślałem, że ta plaża jest zupełnie przeszukana. Jednak Ewelinki kunszt i wyczucie spowodowało to, że znalazła głęboko zakopaną monetę. Moje chińskie dołki. 2 złote PRL. Juhu. 1980, dobrze. 80. Odejdziemy teraz tam na to boisko. Do piłki, do gry w piłkę siatkową. Żeby nie było i odpowiednie przesłanie dla mnie, wygraj 100 i browarki. Oby ten przekaz się ziścił, no bo 100 się przyda, a i piwo wieczorem też się wypije. Przebieralnie zawsze się obowiązkowo sprawdza, bo tutaj też dużo rzeczy ludzie gubią. O, tutaj to jest totalny śmietnik, zobaczcie. Coś, co nie powinno być. Także wyhaczyć tu jakiś sygnał, to będzie naprawdę problem. Wychodzimy stąd. I idziemy tam na boisko siatkowe. Ewelinka już tam idzie. Folii aluminiowej to jak zwykle wszędzie pełno leży. 3 złote z podławki. Co masz? 3 złote z podławki. Pochwal się. Łaziłeś zawsze podławkami i teraz jak od... Nie, no to... A jeszcze są sygnały. Jak... Patrz. To jest to, co ja wspominałem, żeby ławek i takich miejsc, gdzie ludzie siadają, nie odpuszczać. Pokaż mi to. Ja wezmę. Jeszcze. 3 ziko. To już masz na... Patrz. Poczekaj. Leży pan. Pan i pani, piątaczek. Ty to masz. Warta, kochanie, za każdym razem to powtarzam. Ale jeszcze pokaż jest uśmiech. Sygnał. Jeszcze jest sygnał. Nie no, samą tutaj tą strefę przeszukamy teraz, nie? Tam jest. Tu, ja widzę, patrz. Wysypałaś to. Nigdy nic nie widzisz, a wszystko widzę. No to teraz się tak akurat wysypało, nie? To masz jeszcze 50 groszy z tego miejsca. 8,50, dobrze patrzę? Tak. 8,50. Ktoś pogubił? Nadzieja umiera ostatnia. A już myślałem, ale zobaczcie, tutaj... to jest... Zaraz wam podeślę też link, będzie nade mną, tego filmu, jak byliśmy w Siemianach, gdzie pod ławką znalazłem kasę. Tutaj zobaczcie. Po całości, gdzie był słupek, można szukać w takich miejscach. Jeszcze coś? To popatrz, kochanie, nie, już tutaj jakaś puszka albo... Skąd wiesz, że puszka? Tu się przemieścił sygnał, tutaj gdzieś. Jest tutaj. Zawleczka. A, to teraz sprawa się wyjaśniła. Ktoś spijał browary i mu się z gaci posypało. Chyba się upił. Co zrobił? Chyba się upił. Upił? Przejdź wzdłuż tej... Przejdę, tej ławeczki. Żebyś to ty nie przechodził. No ja pójdę, ty pójdziesz w prawo, a ja w lewo. Tylko tyle, że teraz akurat jest akcja, to nagrywam. Akcja przy piórkach nad jeziorem w Kisielicach. A śmieci jest? No śmieci tutaj jest niesamowicie dużo. O ile tam na tej małej plażyczce tyle nie było, to tutaj na tym miejscu, gdzie jest ta ławeczka, to jest masę śmieci. Pewnie też zawleczko. Coś wystaje tutaj. Coś wystaje. EB. Kapselek. Cicho, nie dzwońcie, teraz nie mam czasu. Ewelinka teraz skarby plażowe kopie. Tak jest. Promo! Promo! Także widzisz, wszędzie cię namierzą. Teraz czas dla mnie. A weź jeszcze tutaj, gdzie... Dobrze przeszukaj tutaj, gdzie były te pieniądze. Tutaj, tu wokoło. Tam coś też masz. Mam wszędzie sygnały! No to tak wiesz, szkoda odejść od tego miejsca. Można tutaj bączki kręcić. Coś tu było? Nie, gdzieś się przesunęło ci. Co to je? Czekaj, odpalę mojego... propointerka. Cisza i spokój. Na tą folię nie. Na folię pewnie. Ja. No, folia. Także i ja wypunktowałem swoją monetę, 20 groszy. I też przy tym oto słupeczku odgrywam.
jest bardzo dużo sygnałów, dlatego nie każdy tutaj na tej plażyczce kopał, odpuszczał sobie, bo też nie każdy umie w śmieciowisku kopać, bo to jest takie trochę mozolne. Kolejna zableczka. No tak, tu jest obok, sporo na tych ławeczkach. Obok 20 groszy, a tam dalej był Ewelinki. Współczesny depozyt monet obiegowych. Mój kochany nie odpuszcza. Chyba mi pozazdrościł tych moich monetek. Razy mamy 8,70, jednego obrazka, kupę kapselków, zawleczek. Jeszcze będziemy musieli tutaj wrócić, bo czasu mało, już się ciemno zrobiło. Ewelinko, oddaj kasę. Oddaj kasę i to całą kasę. Oddam ci twoje 20 groszy. A i obrazka. Amen. Amen. Wracamy do domu? Tak, wracamy do domu. Już ciemno się robi. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.